Dobre. Szefunio! Szefuncio, kurde, dobra, za fajero siedzi. Dobra, w jaki sposób to wygląda? Spawamy konstrukcję, dospawujemy, kończymy spawać konstrukcję. Tu będą mocowania do Redlera, tutaj będzie mocowanie silnika Redlera. Na tej konstrukcji, na tym moście to są, budujemy mosty dla pana starosty. Zostały nam tutaj balustrady do dospawania, to będzie most, na którym będzie leżał Redler. Chcesz coś powiedzieć na temat Redlera czy coś takiego? To będzie dzisiaj, Patryk podjedzie, będziemy stawiać tą wieżę, więc mam nadzieję, że to nagram. Na tej wieży będzie leżała ta niebieska konstrukcja, która jest mostem dla Redlera. I tu będzie trochę pod kątem, więc to jest pospawane w ten sposób. Redler, gdzie jest Redler? Redlera część jest tutaj. Ile on koło 20 ton, tak? Powinien mieć? 15-20 ton, jest 17, tak? 17,5 cm, więc to nie jest demon wydajności, ale leżał w gospodarstwie, to się go wykorzysta. Także te konstrukcje są tak masywne, to są gotowce. Mieliśmy spawać, ale jak policzyliśmy materiał, to po prostu to się mija wszystko z celem, żeby to robić. Tyle wiaderek farby poszło na te wszystkie konstrukcje, silosy i inne rzeczy. Garaż troszeczkę ogarnąłem. Tu jest dla silosu zasuwa jeszcze. Tutaj mamy jedną część tego Redlera, to jest napinacz. Wszyściutko jest nasmarowane, podorabiane. Tutaj jest wyczystka, to jest od strony zasypu. Jeszcze to wszystko trzeba, widzisz, tutaj pomalowane jest. To jest malowane akurat. To jest malowane. Kombajn chyba jechał. To jest malowane chlorokauczukiem, niebieski chlorokauczuk. Bardzo fajnie się Rafilem, Śnieżką, Śnieżka Rafil jedno i to samo malowało. Silnik 2.2 kW, uważamy, że jest troszeczkę za słaby, jak coś to będziemy go wymieniać, albo po prostu będziemy musieli ograniczyć trochę wydajność Redlera. Silnik mi został do pomalowania jeszcze. Łożyska wymienione, FAK. Łożyska tam PBF. Idę pokazać jeszcze stronę napędową wam. Także to jest, kurde, powiem wam, że jest ogień. Ogólnie wczoraj zacząłem trochę kosić, zapchałem kombajn na klawiszach, także mam zapchany kombajn na klawiszach. Tutaj również napinacze, koło pasowe, wszystko jest, jak widzicie, zbudzone, nasmarowane. To się może wydawać fajne i proste, dopóki tego nie zaczniesz. O, widzisz, co jest? Pięknie to wszystko chodzi, ma bicie koło. Jest trochę odprostowane. To jest polski Redler. Jakość tego pozostawia bardzo, bardzo wiele do życzenia, nie? POM jakiś to robił, nie pamiętam jaki. Jeżeli chodzi o łańcuch, co dziesiątą łapkę bodajże, czy co 2 metry, czy co 3 metry, jedną łapkę daliśmy zgarniającą, może jeszcze pokażę. Bo potem, albo pokażę od razu, bo nie będzie czasu. Także ja idę zaraz to spawać. Tutaj teraz muszę to wszystko, widzisz, to był błąd. Trzeba było najpierw powyspawywać. To trzeba zedrzeć farbę, nagrzeć palnikiem, naciąć, rozklepać, zedrzeć ocynk i wszystko ze sobą zespawać. Widzisz, co się dzieje z ocynkiem. To jest bardzo niezdrowe i niedobre. I dlatego to na dworzu, jak coś będzie spawane, a na dworzu migomatem, w taki wiatr się spawa słabo. Pomalujemy to potem. Aha, dobra, bo tam jest sta. Także tutaj jest. Widzisz, to było dopiero potem spawywane, bo inaczej nie ten. Także już jest też lekko zardzewiały, ale ogólnie rozdzielacz w ocynku. Dobra, nie będę wam pokazywał tego łańcucha. Łańcuch po prostu to którąś łapkę ma szerszą gumę od piasta dociętą, zgarniającą, tak, żeby czyściło całą rynnę Redlera. Długość tego ze 14 metrów, długość wieży 12,22, bo wieża kubełka ma również około 12 metrów, także będę musiał to przedłużyć o 10 cm. Zaraz to będę spawał, idę pokazać jeszcze ten silos i pokażę wam, jak to będzie stało na szybkości. Chciałoby się za chwilę jechać kosić, ale to jeszcze trzeba podorabiać, kombajn zapchany.
Także wiesz, ogólnie nie wiem, z której strony jest słońce, słabo coś widzę w tym monitorku. Także, no teraz tak, dlaczego rozdzielacz podwójny? Dlatego, że wieża Redlera będzie na górze. Ta droga ogólnie możemy, że tak powiem, ją trochę wykorzystać, bo to idzie przez naszą działkę, więc jak coś by się pojawił pomysł wstawienia tutaj jeszcze silosu, takiego, żeby dało się tu przejeżdżać w miarę ciągnikiem, ale New Holland jest mały i zwrotny, a my tam w jakieś potężne na naszych terenów sprzęty jakby się nie będzie wchodziło, a kombajnem też jakby tutaj niekoniecznie trzeba jeździć, można jeździć tamtą stroną gospodarstwa, więc jest pomysł przyszłościowo być może tutaj jeszcze coś wcisnąć i niestety, ale ta nasza baza ze względu na ciasnotę przy kurniku już tutaj się będzie kończyć. Ewentualność tutaj, nie? Puszczenie, ale to jest za duża już odległość, to już za duże koszty, więc prawdopodobnie teraz tak. W tym miejscu, gdzie tu widzicie tą drabinę, dzisiaj stawiamy, mam nadzieję, że się uda to, stawiamy tą 12-metrową wieżę i puszczamy most górą do Redlera. Redler nam zasypie prawdopodobnie bina jeszcze potem za rok, za dwa albo za 10, bo to tak jest, że jak nie zrobisz od razu, przerobimy na zasyp z góry, bo bin ma zasyp z boku. A teraz jeżeli będzie Redler, Redler idzie górą, no to będzie ten. To będzie właśnie w ten sposób. I teraz jak Redler już będzie tam u góry do zasypu, no to damy rozdzielacz, żeby ewentualnie jeszcze tam pod dom coś, chociaż to już tak estetyka trochę się zaburza, ale pierdzielić to jakby no musi to gospodarstwo pracować i mam nadzieję, że w najbliższych jakichś tam latach będziemy mogli pozwolić sobie na przerobienie tutaj kosza zasypowego. A tam, jeżeli miałby być jakiś rozładunek, no to albo przecisk pod ziemią, albo żmijka wyładowcza po prostu i łyżka na przykład do tych, nie? Kurde, 7 minut już mam. Ale dobra, no wejdźmy jeszcze na górę zaraz, bo w zasadzie nie było czasu tego robić wcześniej. Zobaczcie, tak było malowane tutaj Nobilesem. Nie wiem o co chodzi, czy on się pogryzł, czy to jest kwestia nośników żółtej farby. Katastrofa po prostu. To jest wszystko do pomalowania. A rafilek, kurde, co ciekawe, bardzo w porządku. Przerobiony jest, z dołu są wycięte te pierścienie. Chodzi o to, żeby tutaj można było się puścić, oprzeć, tak? Żeby można było stanąć, coś przyspawać, coś przeremontować. Chodzi tak w binie, nie? Tak samo masz, ale tutaj ta drabina jest dużo, dużo bardziej masywna niż ta odbina. Ta odbina cała się trzęsie i dlatego jak widzicie tutaj u góry jest zrobione do włazu i to jest przyspawane, żeby tu było bezpiecznie. Żebyś tu mógł przyjść, odkręcić, tak? I zobaczyć, jak będziesz chciał go zasypać pod sam czub. Załóżmy, tak? O, coś tu trzyma. Żeby można było, o, tu podejrzeć, nie? A tak samo kolejny temat, żeby do załadunku, ja to zaraz zamknę. Żeby tu było chociaż czego się złapać, tak? Bo jak to potem tutaj pomontować? O, i tu tata dorobił drabinkę i tu będziemy musieli, tak jak ta linka idzie, jak tu widzicie, w ten sposób będzie szedł pod lekkim kątem Redler. On będzie, tu będzie wystawiona ta wieża i cała ta konstrukcja będzie troszeczkę przesunięta i ten Redler chcemy wypuścić kawałek dalej, żeby tu właśnie była jeszcze możliwość, czy ja się muszę trochę złapać tutaj, bo to nie jest za bezpieczne, ci powiem, ale chociaż jest ta drabina, jakby tej drabiny nie było dorobionej, nie miałem pojęcia, czy to linkami się wiązać, czy jak, bo tak to chociaż jak gość stoisz, nie? Jest to tutaj przyspawane i jakoś tam tutaj jest możliwość złapania się tego. Bardzo wysoki, jak na nasze możliwości techniczne, wysoka konstrukcja, wysoki silos.
Wiesz, to jest inny temat, jak robisz coś samemu chałupniczo, tak jak my robimy, a inny temat jest, jak bierzesz firmę, gdzie to jest wszystko przez projektantów w biurze porobione, nie? I przyjeżdżasz i albo płacisz, bierzesz fakturę i przyjeżdżają ci na gotowca robić, a inaczej jak grzebiesz samemu. To jest zupełnie inny świat, tak? Tam masz wszystko poprojektowane co do centymetra, plany porobione i tam ktoś siedzi ileś tam dni i to wszystko po prostu projektuje, a tutaj wiadomo jak jest, nieraz się bierze kątówkę, docina, a potem kombinujesz i przespawujesz coś, tak? No bo tak jest, no jak się robi chałupniczo, to tak po prostu jest. Także mam nadzieję, że tutaj dobrze wszystko wyjdzie z pomiarami, dzisiaj chcemy to postawić. Tam musimy plan jeszcze rozłożyć do spawania, na razie konstrukcja ta, potem bierzemy dźwig i stawiamy wszystko z redlerem i tu będzie zrobiony po prostu most z balustradami, żeby można było tym mostem ten redler ewentualnie zdemontować, przeserwisować, przemalować, czy po prostu serwisować łańcuch, nie? Bo to nie jest wszystko nowe. No i mam nadzieję, że tu wyjdą tak spady, że da radę jeszcze tam coś ewentualnie na przyszłość pociągnąć, bo tak jak mówię, tu już się nam kończą techniczne możliwości dla tego podnośnika kubułkowego, a to jest PK30 i to jest naprawdę, naprawdę fajna rzecz i to też trzeba pomalować, zadbać o to, żeby to jeszcze ładne parę lat posłużyło. Bina też już trochę bierze, ale no, dlatego ten jest aluminiowy, postaram się tu, jak to mój kolega mówi, nie zapomnij się z ten. Paść. Także lepiej by było tego nie zrobić. No i tak to jest. Ta drabinka to już jest naprawdę stabilne, szerokie. Tam też powinny być jakieś takie dorobione, ale no nie ma na to. Nie ma na to czasu za bardzo, nie? Także idziemy spawać i mam nadzieję, że w następnej części filmu będziemy mieli stawianie. Jeżeli chodzi o silos, wy tu mało co będziecie widzieć. Tutaj są dorobione dodatkowe takie blachy poskręcane. Tu jest piana obcięta. Kurde, nie mogę sobie teraz przypomnieć, w którym miejscu to było. To tata się tym zajmował, czy on całościowo to dał, ja już nie wiem teraz, jak oni to robili. W każdym razie jest takie małe powiedzenie. Aha, tutaj. To są te elementy. Jest takie powiedzenie, że biednych nie stać na tanie rzeczy, nie? I powiem wam, że jest w tym trochę prawdy. Nie wiem, czy jeżeli byśmy podjęli inne decyzje, to by się udało wyrwać ten nowy silos, ale no nie byłby na ten rok, a my już się nie mieścimy tutaj z tym wszystkim. O co chodzi? Ten silos był pobrudzony betonem na samym dole i tu, gdzie był beton, w tym miejscu, w kolejnych tam dwóch czy trzech miejscach, o, tutaj jak widzicie, tak, na tym dolnym pierścieniu, bo ktoś pytał o ten pierścień, tu po prostu już świeciło światło, jak się weszło do silosu, nie? Że już tutaj gnił. To nie jest problem, można zawsze ten cylinder obciąć, ale to już jest spawanie aluminium i przespawywanie tego. No i można to połatać i teraz jak będzie wszystko suche, dobrze zabezpieczone, oddzielone dobrze tutaj od strony stali, tutaj jest bardzo dużo farby, bardzo mocno pomalowane, no mam nadzieję, że to ładne parę lat potrzyma i będzie ok. Ogólnie jest tak w miarę chyba po naszemu to zrobione, no staramy się robić w miarę to tak może chałupniczo, bo chałupniczo i najpiękniej te wszystkie nasze rzeczy nie wyglądają, ale no jest to, że tak powiem, technicznie w miarę zrobione i zadbane. Także mam nadzieję, że w następnej części filmu, no i tak jak mówię, odległość jest duża, ale spad niesamowity, więc może jakaś 60, nie lubię tych binów, ale może i 30 jakaś taka ratująca, tak jak teraz rzepaku, dwie przyczepy nakoszone, żeby to przerzucić. Tego rzepaku na przykład przy 15-25 hektarach jest trochę za mało na taki silos, ale w zasadzie jako spedycyjny też może służyć. Tu może jeszcze jeden lejowy, najlepiej lejowy. No zobaczymy, nie? Dobra, widzimy się w następnej części, ja idę spawać.